Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w ostatnim odcinku z naszą piękną, śliczną Charlie. Tak, bo już po mojej przerwie zaczniemy sobie nową serię, ale... Czekajcie, właśnie jedzenie miałam wziąć i... Czy ja coś tu jeszcze miałam wziąć? Nie pamiętam. Słuchajcie, lecimy do ruin. To będzie ostatni odcinek. Ja tu pograłam sobie, tam chyba 4 dni były... Żeby już była ta wiosna, żeby tam nie wleć się zimą. Weź tą laskę. Nie wiem, czy wszystko wzięłam, ale idziemy. Bo chcę sobie zrobić tego strażnika. Czekajcie, gdzie to było w ogóle? Tutaj, nie? Tak. Bo ostatnio... No świetnie, a ja już wszystko zostawiłam. Będę zamarzać. Wow. No jednak weźmiemy to. Jestem przemoczona i to wszystko dlatego. Ja wiem, że tam na dole jeszcze szybko zrobię sobie jakieś ognisko. Tak na koniec właśnie chciałam sobie jeszcze tego antycznego strażnika zrobić, żeby tak już, wiecie, w miarę było wszystko zrobione. A jeśli zginiemy, no to zginiemy, wiecie, będzie taka efektowna śmierć w ruinach na koniec. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A co do planów dalszych, to wam powiem już na koniec odcinka, co i jak. Zobaczymy, czy przeżyję, czy nie. Co się dzieje? Chodźcie lepiej ze mną, a nie. Wziąłem sobie kamienie. Tak, Chester, widzicie, jest. No ale niestety... Wow. Dobra, wchodzę. Już, spokojnie. Dobra, teraz czy ja wszystko wzięłam, co potrzebuję? Nie wiem. Musimy się chwilę tutaj osuszyć. Jak to tutaj było, bo nie pamiętam. Aha, tutaj mamy zaraz wejście właśnie. No, a tam na dole to musimy trochę jeszcze poszukać... Kurde, coś do świecenia. Nie mam nic... świetlików tak naprawdę. Grobal oczywiście, ale tu z mackami się bije, widzę. No spoko. Wiesz co, załóż sobie to. Na razie. Po co nam będzie spadać? Dobra, wiecie co, chyba pójdę, bo... Teraz, żeby się nie pomylić, tak muszę lecieć. Chodźcie! No, chodźcie. Wiecie co, tak zrobię, będzie szybciej. Najwyżej tam na dole jeszcze rozpalę. Chodzimy. Wiesz co, załóż ty sobie zbroję, moja droga. Na wszelki wypadek. Tu już sobie coś pozbieram. O, koszmarne paliwo. Ale właściwie, po co ja to zbieram? Dobra, czekajcie, bo muszę się rozejrzeć, jak to tutaj było. Tutaj jest jakaś maszyna. Ale nie wiadomo jaka, więc tutaj musimy iść. Dobra, chodźcie. Wow, no. Nie wiem, po co to zbieram. Przecież wzięłam nawet trochę ze sobą na wszelki wypadek, jakby do czegoś było mi potrzebne. Dobra. One tam idą, to teraz lecimy. Już zaraz będą we mnie strzelać i w ogóle... Pająki. Najpierw zobaczymy tą, co mam odkrytą. O Boże. No. Czy to jest? Popsuta! To idziemy dalej. O Jezu, pająki. Już mnie wszystko goni, no bo przecież... Jak żeby inaczej? Kolejna popsuta.
No, 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 no. No, ej, ej! Zginę tutaj, wiecie. Coś tak czuję, niestety. Pająki, no, czekajcie. Spojrzę sobie, jak to wygląda. Czyli tak, te dwie są popsute. Nie! Choinka! Gdzie tu jeszcze jakaś jest? No powinna być ponoć jedna dobra. No. Pójdziemy może trochę środkiem. O, tu są moje kamieniaczki. Ej, no to jest to popsuta. Ej, no i co? Co nie ma? No, jeszcze trzęsienie ziemi mi jest potrzebne, bo co? Czemu nie? Oh my god. No kurde, tu nigdzie nie ma. Tu jeszcze może być. Ale jak się tam dostać? O, to jest pytanie. Co? Jak ja mam się tam dostać? Nie wiem. No, no, wiem, wiem. Nie wiem, czy nie musimy jednak lecieć, słuchajcie. Czy to czasami jest gdzieś za tym labiryntem? Tak coś teraz mi się kojarzy. Dzięki. Fuck, no bardzo niedobrze. Ja źle chyba poszłam w ogóle. Kurde, to mi już nie daje tego. Fuck. Ale jaja. Nie. Kurde, wiecie co? Chyba będzie z tego lipa. Bo to już mi się popsuło i to mi nie podleczy poczytalności. No i co teraz? Czekajcie. Tutaj. Musiałabym może powalczyć z tymi halucynacjami, nie? To by mi też pomogło. Tutaj. Co to było w ogóle?
No już nic, wszystko chyba zabrałam. O mój Boże, gdzieś tu tknęłam. Ej, coś czuję, że to chyba nic z tego nie będzie, wiecie? No i co, kurczę, no? Lipa. Mojego planu chyba nic nie będzie. Ciekawe, ile potrzeba, żeby naprawić maszynę, ale na pewno dużo. No! I tak zaraz zginę, bo mnie będą wszystkie halucynacje gonić. W ogóle, gdzie jest mój Chester? Gdzieś się tu zaklinował, oczywiście. No nic, giniemy sobie i najwyżej nie będę musiała się wlec z powrotem stąd. Widzicie. Bo nie będzie to jest, tak to gdybym wiedziała wcześniej, to by było w spoko, a tak. O, tu pewnie gdzieś będzie. Popsuta? Ej, a czy miałem się naprawiać tym, czy... Pokaż, Chester, czy tym też można? Pięknie. No i co? Jej lipa. Co, już wszystko zużyłam? Naprawdę? No i nie naprawiłam jej. Czemu mi się to tak szybko popsuło? Ej, a jak to bym zjadła? Jestem po prostu genialna! Dobra, gdzie jest mój... Ewentualnie można by natuć z tego jeszcze, ale... Czego to wszystko jest popsute? Miała być jedna dobra! Tylko nie wiadomo, gdzie ona jest. Pewno gdzieś jest, tylko gdzie. O właśnie, jakby tak zrobić, ale to pewno zdążę tu zginąć. No właśnie, tak na przykład. Nie. Jest! Patrzcie, tu jest, a ja się tam męczę. Nie! Cholerka, cholerka, nie, błagam was. Co teraz, nie zrobię tego. No i po moim...
Wow! Zobaczcie, co się dzieje! Rozwalił mi moją maszynę! Pięknie po prostu. Pięknie, naprawdę. No moje rzeczy. Dobra, gdzie była tamta? Co za... Rozwalił mi moją maszynę. A już się cieszę, to bata? Bata, nie? Czekajcie, a ja bym tym zrobiła? Muszę mieć 5. Tu, panie, naprawię. Strasznie bym tego dużo potrzebowała. Rozwalił mi moją maszynę. Ej, czy to już jest naprawione? Czy ja jestem po prostu taka durna, że nie widzę, że jest naprawione? Nie. Czy to się tym rozwala? Ale to chyba nie to. Jest! Jest. Koniec! A udało mi się naprawić już! Ja nie zauważyłam, że mam tak mało zdrowia! No nic! Skinęłam! Trudno się mówi. No! Jesteśmy! Ale maszynę naprawiłam! No śmieję się, wszystko tam zostało. No nic, trudno, słuchajcie. Także tak wygląda koniec naszej Charlie. No niestety biedna zginęła. Haha. Ale patrzcie, już naprawiłam, nie, w ogóle nie zauważyłam, że mam tak mało zdrowia, nie? Ja bym się kurde podleczyła, no ale cóż. Chciałam szybko go zrobić i iść stamtąd, nie? Tego strażnika, ale... No nic, zginęłam, w sumie. Och, moje piękne kalefanty. No. Idziemy do obozu. Zobacz, jak ty wolno biegasz bez tej laski. I patrz, teraz tam wszystko zostało. Masakra. O, mamy pierogi. Właśnie, ja zapomniałam tych pierogów wziąć. Miałam je też wziąć, nie? Zapomniałam, ale... No nic. Ej, nie wiem co, bo to nie wyrosło. Nie wiem, o co z tym chodzi. Zobaczcie. Nie wiem. No nic, kochani, słuchajcie, więc no... Tak skończyła nasza Charlie. Zginęła po raz drugi. Ogólnie podsumowując, słuchajcie, tą postać, gra się nią bardzo, bardzo fajnie. Z tym, że ta poczytalność może się dawać troszeczkę we znaki w jaskiniach, ale tak tutaj na powierzchni to jest spoko. Gra się naprawdę przyjemnie, jest prześliczna, jest pięknie zrobiona i naprawdę super, super się nią gra. Ale no tak jak mówię, no ile mamy? 184 dni. Sporo rzeczy już tutaj zrobiłam tak naprawdę. No można by jedynie tam w tych ruinach pokombinować, tak? No. To była moja druga śmierć, tam na pewno mam jeszcze jakieś ołtarze, zawsze można by kukłę zrobić, no ale mówię, no to raczej nie ma sensu tego ciągnąć. Już dzisiaj tak wiecie, poszłam jakoś tak bez większego przygotowywania, mówię, będzie co będzie i tak ostatni odcinek, także jakoś tak się nie przejmowałam, czy zginę, czy nie. I tak to się skończyło. Ale mówię, Charlie naprawdę bardzo fajny mod, polecam wszystkim do pogrania, ale mówię, szkoda, że twórca już nic nie aktualizuje, nic nie dodaje. No, z jednej strony to rozumiem, tak, bo twórcy pewno chcą już jakieś inne mody robić, tak, coś nowego, a nie skupiać się tylko na jednym. Ale mimo wszystko fajnie by było co jakiś czas, chociaż taki popularny mod, a to był bardzo popularny mod, żeby mogli coś tam jeszcze dodać, prawda? No ale nic. I słuchajcie, po mojej... Dzisiaj w ogóle tak, pod tym odcinkiem, słuchajcie, piszcie mi, jakie polecacie mi... mody, ale z Don't Starve Together, tak jak mówiłam. Z Don't Starve Together, dlatego że zaczniemy sobie serię na Don't Starve Together i słuchajcie, będzie to wyglądało tak, że ja tam sobie będę grała sama, na pewno wszystkie pierwsze odcinki, bo wiadomo, że tam trzeba kilka pierwszych, trzeba pozbierać wszystko, znaleźć obóz, coś tam ogarnąć, a co jakiś czas po prostu ja będę zapraszała i was, i jakichś tam znajomych, zobaczymy jak to będzie.
żeby po prostu pograli sobie ze mną gdzieś tam w jednym odcinku. To będzie co jakiś czas. Nie wiem co ile i nie pytajcie mnie, nie wiem czy to będzie raz w miesiącu, czy to będzie dwa razy, czy pięć razy, nie mam pojęcia, to wszystko zależy od tego, jak będzie z moim czasem, jak będzie z czasem innych, bo tak jak mówię, no zgrać się z kimś na wspólne nagrywanie jest bardzo ciężko, dlatego mówię takiej normalnej serii z Don't Start Together z kimś, tak jak była z Tomkiem czy z Nosterem, nie będzie, tak, bo ja mogę tylko w weekendy nagrywać, w sensie w sobota i niedziela w określonych godzinach i wystarczy, że na przykład ta druga osoba akurat w weekendy nie może i to już jest koniec, tak, nie ma jak nagrać, a ja nie chcę, żeby, nie chcę takie na przykład, nie wiem, z Tomkiem to co najmniej powiedzmy po dwa odcinki przynajmniej nagrywaliśmy, żeby było do przodu, z Nosterem to po cztery, słuchajcie, bo strasznie ciężko było nam się umówić. No to jest bez sensu tak nagrywać ileś odcinków w przód, gdzie właściwie wasze komentarze już nie mają większego znaczenia tak naprawdę. Bądź rzucanie odcinków, nie wiem, dwa razy w miesiącu, no to też jest totalnie bez sensu. Dlatego mówię, no niestety ja nie mam teraz czasu i możliwości nagrywania takiej normalnej serii w Don't Starve Together z kimś. Nie mam tym bardziej czasu, żeby nagrywać serii z widzami, ale stwierdziłam właśnie, że może coś takiego, że po prostu co jakiś czas, jeżeli ja będę miała więcej czasu, innym będzie pasować, to ja po prostu zaproszę sobie, tak, idą psy, widzę, słyszę, znaczy... zaproszę sobie po prostu do odcinka kogoś i wtedy sobie po prostu pogramy. Także tak to będzie wyglądało, ale tak jak mówię, nie pytajcie się mnie kiedy to będzie, co ile to będzie, kto to będzie i tak dalej, bo nie wiem, na pewno po powrocie te pierwsze odcinki będę grała, wiecie co, zrobię tak, bo co będę ginąć. będę grała sobie sama, bo mówię, no trzeba zobaczyć jak tam ten świat wygląda. Jakiś obóz zrobić, żeby jak ktoś przyjdzie, żeby miał cokolwiek, wiadomo, żeby to się nie zaczynało od zbierania. I myślę, że to będzie fajny pomysł, tak jak mówię, co jakiś czas gdzieś tam ktoś sobie ze mną wystąpi na odcinku, myślę, że to będzie fajne i dla was, i dla mnie, i będzie ciekawsze, wiadomo. Ale tak jak mówię, no na pewno to nie będzie, że każdy odcinek tak będzie wyglądał, raczej rzadko, ale dlatego chcę na Don't Starve Together grać, żeby mieć taką możliwość, tak? Żeby móc właśnie z kimś czasami sobie pograć. I tak jak mówię, słuchajcie, pod tym odcinkiem piszcie mi w ogóle, co o tym myślicie. I piszcie mi, jakie tam wy na przykład polecacie mi mody, ale na Don't Starve Together, tak? To też jest, bo tutaj tych modów jest więcej i są fajniejsze tak naprawdę, bo to Don't Starve zwykłe, tą podstawkę, to tak naprawdę wszyscy troszeczkę olali i moderzy, którzy robią mody i twórcy, którzy też tu już nic nie dodawają, nad czym ja bardzo ubolewam. Teraz raczej wszystko się skupia na Don't Starve Together. Dlatego tak właśnie to zrobimy. Tak to wymyśliłam, mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale oczywiście dajcie znać, co o tym myślicie i mówię, piszcie propozycje waszych modów tutaj pod tym odcinkiem w komentarzach. Także cóż, kochani, żegnamy się z naszą piękną Charlie. Tak jak mówię, grała się nią bardzo fajnie. Sporo rzeczy udało nam się tutaj zrobić. Także ja mam nadzieję, że seria cała wam się podobała. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali wszystkie odcinki, którzy mi doradzali, którzy byli razem ze mną. I do usłyszenia po przerwie z nową serią. Pa, pa!